Niebawem zaczynamy ten mecz. Dzisiaj oczywiście rozpoczęliśmy jak wczoraj minutą ciszy dla naszego kolegi Piotra Maćkowiaka, który niestety nie jest już z nami. W zeszłym roku grał dla drużyny właśnie, daj Boże, pierwsze miejsce, ale niestety tragiczny wypadek spowodował, że Piotr Maćkowiak niestety już nie jest z nami, nie może z nami grać i minutą ciszy dzisiaj zawodnicy, jak również publiczność, uczciła pamięć naszego tragicznie zmarłego kolegi. I szanowni Państwo, rozpoczynamy relację stadionu, można tak powiedzieć, w Skorzęcinie. Oczywiście nie jest to relacja bezpośrednia, ale mają Państwo okazję obserwować mecz, który odbył się 14 sierpnia w Skorzęcinie na plaży ośrodkowej poczynkowego Skorzęcin pomiędzy Transtachnia Hanowo a MK Września, drużyny, które zakwalifikowały się do ścisłego finału podczas 5 turnieju plażowej piłki nożnej o puchar FMS Cup. Federacja Młodych Socjaldemokratów od 5 lat organizuje tego typu imprezy właśnie w Skorzęcinie. No i tym razem drużyny z Niechanowa oraz drużyna z Witkowa zakwalifikowały się do finału. W czerwonych koszulkach obserwujemy właśnie drużynę z Witkowa, MK Witkowo, natomiast w koszulkach biało-zielonych z napisem Transtach właśnie drużyna Transtach Niechanowo. Rozpoczyna się mecz, widać już bardzo zacięty, bardzo dobra interwencja bramkarza drużyny Transtach, ale piłkę przejmują teraz akurat właśnie drużyna Transtachu, ale przed chwilą miała piłkę drużyna z Witkowa. Ta piłka wędruje od drużyny, od bramkarza do bramkarza w bardzo szybkim tempie. Tutaj nie ma czasu na zastanowienie, tutaj trzeba podejmować decyzję błyskawicznie. Widać bardzo duże zaangażowanie bramkarza drużyny Transtachu. Zobaczymy, czy będzie on czarnym koniem zawodów i obroni wszystkie dzisiejsze strzelane w finale bramki. To jest dosyć ważne, żeby nie stracić bramki, ale też żeby strzelić chociaż tą jedną, jedyną i zapewnić sobie zwycięstwo. Sędzia odgwizdał faul dla drużyny z Witkowa. I rozpoczynamy ponownie. Rozpoczęcie właśnie przez drużynę z Witkowa. Out dla drużyny z Witkowa. Drużyny w czerwonych koszulkach. Już się rozpoczyna dalsza akcja. I ponownie bramkarz drużyny Transtach. Tym razem bramkarz drużyny z Witkowa. Bardzo krótkie boisko. 20 metrów długości, 15 metrów szerokości i myślę, że na takim boisku to jest bardzo trudno zagrać, ponieważ ten piach jest już na tyle skopany, porobiły się duże dziury i ciężko się biega. Trzeba mieć bardzo dobrą kondycję i wykazać się właśnie taką dobrą kondycją fizyczną, ażeby przetrzymać całe 6 minut jednej połowy, bo później można zmienić oczywiście zawodników i wspomóc właśnie swoich kolegów nowymi siłami. Gra oczywiście odbywa się trzema zawodnikami, dwóch zawodników w polu plus bramkarz. Jak widać, cały czas trwa mecz pomiędzy Transtach Niechanowo a Emma Witkowo podczas turnieju plażowej piłki nożnej w Skorzęcinie. Bardzo dużo osób spacerujących po molo w Skorzęcinie co jakiś czas podchodzi do boiska, obserwuje, co tu się dzieje, a tutaj bardzo zacięta walka podczas finału, finałowego meczu o pierwsze miejsce tegorocznego turnieju. Drużyny z Witkowa i z Niechanowa walczą między sobą o zdobycie chociaż jednej bramki. Teraz sędzia ustawia odpowiednio piłkę. Piłkę bardzo trudno ustawić na tym piaszczystym terenie. No i jest strzał, bardzo blisko zdobycia bramki zawodnik z drużyny z Witkowa i jest faul. Jest faul. Sędzia zdecydował, że jest faul. Zaraz zobaczymy,
jest faul dla drużyny z Niechanowa. Obydwoje zawodnicy padli, natomiast faulowany został właśnie zawodnik drużyny z Niechanowa. Dzisiaj całkiem dobra pogoda, patrząc na ostatnie dni i ostatnie ulewy właśnie tutaj w Skorzęcinie. Sobotnie turniej kwalifikacyjny miał właśnie taki przebieg podczas deszczu, podczas ulewy. Grali zawodnicy w kwalifikacjach, wszyscy mogli zagrać w drużynach, każdy z każdym właśnie tym systemem drużynowym. Na początku organizatorzy tego turnieju myśleli, że będzie to system eliminatora, ale mała liczba drużyn spowodowana bardzo złymi warunkami pogodowymi pozwoliła na to, żeby każdy zagrał po kilka meczy, zanim albo pożegna się z turniejem, albo zostanie zakwalifikowany do dalszej części finałowej, która odbywa się właśnie dzisiaj w niedzielę. Cały czas naciera drużyna z Witkowa w koszulkach czerwonych. Bardzo mocny strzał poleciał tam na drugie boisko do siatkówki. Już piłka wraca, już rozpoczyna bramkarz drużyny Transtach Niechanowo. Sędzia zastosował przywilej korzyści, już odebrana piłka i ponownie w natarciu drużyna z Witkowa, a tym razem odebrana piłka przez drużynę Transtach Niechanowo. Nie da upadek zawodnika i ponownie czerwone koszulki przejmują inicjatywę. Bardzo szybka wymiana piłek. Myślę, że to bardzo dobrze oddaje poziom finału, który jest naprawdę szybki, naprawdę emocjonujący. Niektóre mecze tutaj na tym boisku miały bardzo wysokie wyniki dla jednych z drużyn. Były to mecze 7-0, 8-0, natomiast były to też mecze oddane walkowerem. Często drużyny, które po prostu wiedziały, że nie mają już możliwości awansu, po prostu wyjeżdżały wcześniej. Szczególnie było to widoczne w dniu wczorajszym, jeśli chodzi o drużyny, które nie zakwalifikowały się. Było to spowodowane również złą pogodą w sobotnie do południa i sobotnie po południe. Przypomnę, tutaj bardzo mocno padało. Dzisiaj bardzo dobra pogoda do grania w piłkę nożną plażową. Zawodnicy nie męczą się tak przy upale, natomiast nie jest też zimno i co najważniejsze, nie pada deszcz, bo to niestety utrudnia zawodnikom działanie. Tutaj widać techniczne zagranie, ale niestety niedobre. No i zawodnicy przejmują, podają piłkę między sobą. Bardzo szybko rozgrywają akcję. Przejęta piłka, bardzo szybkie podanie, ale niestety zawodnik w czerwonej koszulce nie zdążył dojść do piłki, a myślę, że jeżeli by zdążył, byłaby pewna bramka dla drużyny z Witkowa. Podanie piętką, bardzo mocny strzał i tuż obok słupka. Emocjonujący przebieg ma ten finał, no ale bardzo dobre drużyny spotkały się właśnie podczas finału w 2005 roku w Skorzęcinie. Wyskok bramkarza i już rozpoczęcie, drużyna Witkowa w natarciu. Sędzia dyktuje po dotknięciu ręką rzut wolny i czy będzie mocne uderzenie? Tak jest, bardzo mocne uderzenie, ale też bardzo dobra interwencja bramkarza. Piłka bardzo mocno podążała w kierunku bramki, ale bramkarz wykazał się bardzo dobrym refleksem. Warto również przypomnieć o tym, kto jest patronem dzisiejszej imprezy. Honorowy patronat nad imprezą objął poseł na Sejm Tadeusz Tomaszewski, który ufundował puchar za drugie miejsce w turnieju. Puchar natomiast za pierwsze miejsce ufundował parlamentarzysta europejski Marek Siwiec. Również nagrody ufundował pan Zdzisław Kujawa oraz Krzysztof Szkudlarek. W dniu dzisiejszym bardzo dużo nagród przewidzianych dla pierwszych czterech miejsc. Są nagrody rzeczowe oraz, co najważniejsze, puchary. Natomiast również każdy zawodnik drużyn, które zakwalifikowały się do części finałowej, otrzyma dyplom, a każda drużyna, która w ogóle wzięła udział w turnieju, również otrzyma dyplom dla drużyny za udział w tym turnieju.
Nagrody to m.in. profesjonalne piłki, stroje sportowe, a także przygotowano specjalny puchar dla najlepszego bramkarza, a także dla króla strzelców w dniu dzisiejszym. Oczywiście te puchary również przez naszych patronów honorowych są ufundowane. Piłka podążała w kierunku naszej kamery. Oczywiście już dzisiaj możemy zaprosić na kolejną odsłonę turnieju plażowej piłki nożnej w przyszłym roku. Myślę, że to też będzie termin sierpniowy. Zobaczymy dokładnie, jaki to będzie termin. Warto śledzić naszą stronę internetową www.fms.gniezno.pl. Tam bieżące informacje, więc jeśli ktoś będzie chciał się zapisać na ten turniej i w miesiącu sierpniu będzie śledził naszą stronę internetową, na pewno znajdzie tam informacje, kiedy i jak zgłosić się na kolejną odsłonę turnieju. Dzisiaj mieliśmy kilka przypadków, że podczas już trwania turnieju były drużyny, które chciały się zgłosić dopiero w dniu dzisiejszym. Niestety takiej możliwości nie ma. Turniej odbywa się przez 2 dni. W pierwszym dniu eliminacje, a w drugim dniu grupa finałowa i finały o trzecie miejsce i o pierwsze miejsce. I jest bramka dla Transtach Niechanowo. Jest pierwsza bramka i obejmują prowadzenie w finale zawodnicy z Niechanowa. Zmiana oczywiście od razu zawodników, a żeby mieć więcej sił na dalszą część spotkania, żeby przede wszystkim obronić tego korzystnego wyniku. Out dla drużyny z Witkowa. Teraz będzie na pewno emocjonująco, ponieważ zostało już tylko kilka minut do zakończenia tego spotkania i sędzia nie będzie na pewno nic doliczał. Finał 2 razy po 6 minut. Tutaj na plaży ośrodka wypoczynkowego Skorzęci. Jak na razie wygrywa drużyna Transtach Niechanowo. Też mocny strzał tego zawodnika właśnie z tej drużyny i bardzo szybko podąża tam bramkarz drużyny z Witkowa, ażeby nie tracić cennych sekund. I już za chwilę rozpoczęcie ponowne. Wybicie, bardzo mocne zresztą zawodników. Oj, przejęcie przez Transtach Niechanowo i zobaczymy. Bramkarz zdołał jednak obronić i bardzo szybko podał do swoich zawodników. Niestety out i ponownie Transtach Niechanowo, który teraz musi tylko obronić wynik. Natomiast drużyna Witkowa musi atakować bardzo, bardzo mocno. Wybita ponownie piłka i drużyna z Witkowa. Jest faul, bardzo niebezpieczne zagranie, atak z tyłu na nogi i myślę, że przede wszystkim ważne jest zdrowie zawodnika, ale widać zawodnik podnosi się, tak jest. Jak widać zawodnicy stosują różnego rodzaju ochraniacze na nogi, niektórzy nawet grają w skarpetkach, w regulaminie jest to możliwe. Gramy tutaj oczywiście na bosaka, nie ma żadnego obuwia sportowego, ponieważ takie obuwie przy tak cisłym kontakcie zawodników mogłoby spowodować bardzo duże szkody na zdrowiu właśnie naszych zawodników. I przejęcie i wielka szansa przed zawodnikami, niestety nie udało się. Zakopali się zawodnicy w piasku. Tutaj bardzo ciężko się gra, szczególnie jak dostanie się taką szprycę piasku spod nóg przeciwnika. Można wtedy niestety dostać piaskiem w oczy, co nie ułatwia na pewno gry. Tutaj obserwujemy spokojną grę Transtach Niechanowo. Teraz ta drużyna nie musi się spieszyć, natomiast drużyna przeciwna, czyli drużyna z Witkowa, musi zrobić wszystko, ażeby wyrównać 1-0 jak na razie w meczu dla Niechanowa. No...